Z nami na gali w Łomiankach specjalny gość, pan Eryk Lubos, aktor. Co pan robi w takim miejscu? No jak dobrze, no podziwiam no, robotę Gmitruka Andrzeja, trenera wielkiego, no i robotę Senka, jeszcze jest Paweł Kłak, drugi trener, no i no Srewatko. No przecież no, na jednej sali robimy, no to przecież to chłopaki tu wykonali dzisiaj plan 100% i Paweł przecież nokał w 30 sekundzie, mógł spokojnie, tak jak zwykle w siódmej. No sama rozkosz, no to przyjeżdżać, robić galę, niech trener, w ogóle wiesz, Andrzej, pan Andrzej Gmitruk, wielki szacunek i... No właśnie, trenuje pan też boks, ten boks też się w kilku filmach, może niekoniecznie powiem przydał, ale na pewno gdzieś tam w kilku filmach był widoczny, nie wiem, Drogówka czy Moja Krew, te role dosyć pamiętne. Ale to nie chodzi o to, że się trenuje boks, bo teraz tam wszyscy trenują boks, tylko to boks to taki rodzaj filozofii życia, nie? Dla chłopaków szczególnie to... No to jest ciężka charuwa. Ja oglądam, przyszedłem, zostałem zaproszony, w sensie wprosiłem się, jestem z Królową i samo rozkosz, no. Proszę pana, no. No, polecam w ogóle, no. O, idzie Kłaku, Paweł, Kłak, przepraszam. No i świat jest mały, a boks jest jeden, no. A to bardzo dobre słowa, które pan powiedział, że boks to filozofia życia. Myślę, że to jest taki sport, który ma właśnie wiele wątków. Boks uczy pokory. To jest podstawa. To nie jest boks, żeby udowadniać coś, tylko on uczy pokory. To lekcja jest. To są lekcje. A oprócz tego, że przychodzi pan czasem na galę trenera Gmitruka, to zdarza się pan oglądać boks czasem w telewizji, czy jednak za mało czasu? Ja telewizji nie oglądam. Ja klasykę oglądam. No, wszystkie walki no, są... No... Dzisiaj Durant był wspominany, no Tyson to wiadomo, ale no, no, teraz już Mayweather niby przechodzi do klasyki. Ta szkoła się zmienia boksu od naszego Sztama, no, ostatni medal brązowy Bartnika, kochanego Wojtusia, no, znaczy znam go z Gwardii Wrocław, no też żeśmy tam robili. Tu szacunek dla Gwardii Wrocław, dla Gosiewskiego, dla pana trenera, przepraszam, dla Leszka Strasburgera, no Gwardia Wrocław, Gwardia Warszawa, no już te kluby, no szkoda, że nie ma ligi u nas w Polsce, tego bardzo szkoda, ligi amatorskiej, no Różany, no Cendrowski, wszyscy to, no to, no co mówić, no. Takie ciepłe słowa na pochybę tym wszystkim, którzy twierdzą, że boks jest sportem niszowym w Polsce już w tym momencie. Jak niszowym sportem? No, no właśnie trzeba by PZB zmusić, poprosić, żeby zainwestowali w ligę, a na rybek jest. No, no i wziąć się do roboty i przecież Polacy z tego słynęli. No, polski boks, polska szkoła i wracamy do roboty. Nie ma się czego wstydzić. No.